Witam w nowym filmie na kanale. Dzisiaj znowu nowy nabytek. No to co? Zakupiliśmy sieczkarnię. Klasa Jaguara 695 Mega. Zakupiliśmy, wiadomo, może śmiesznie, to stary śrub, można tak powiedzieć. No jest, ale na swoje, nasze areo, które siejemy, 25 około hektarów na kieszonkę, no to starczy nam tyle. No co tu można po nim powiedzieć? Maszyna z kraju, nie sprowadzona, i mamy, nam się podobała, dlatego zakupiliśmy. Mamy nadzieję, że to będzie chodzić, i tak może być. Tu jeszcze jest do niej przystawka trójka. Mogłaby być czwórka normalnie, bez czwórką widziałem, chodzą 4,5 metra z ru klasowskim, a tu będziemy robić nim na razie trójką, bo po prostu taką mieliśmy i kupiliśmy. Tak to w miarę to wygląda, tak z wyglądu. Tam widzieliśmy, że są tryb jeden do wymiany, pasek tutaj w przystawce, a tam to takie musimy dobrze ją przejrzeć. Dlatego no, ale mi się wydaje, że będzie wszystko chodziło jak na razie. Tak popatrzymy z grubsza i tak to wygląda. Nie jest jakoś mocno wytarta, nie jest tyrana jakoś. Dlatego no, tu jaką dzisiaj, o jeszcze taką, o ten tutaj ten tryb jest do wymiany. No trójka, przystaweczka, i tutaj jak dziej odpaliłem ją i włączyłem jej mucarnię, to aż tak aż kiszonkę wypluła z tamtego roku. Więc no, no co tu jest, można powiedzieć. Tu oszczałka do noży, tu noży, i tutaj tak, tu są akumulatory, bo jest zabezpieczone BHP. No jest, dobra, tak to wygląda tu. Bak prawie większy niż tukańcu chyba, tak mi się wydaje nawet. Jest bydle. O, tutaj jest ta dmuchawa, żeby lepiej wydmuchiwała. Tam była. Nie wiem, czy jak to jest widać. Dobra, ciach. Silniczek Mercedesa. Dwie rury. Zaraz pokażę wam, jak to miauczy, to mruczy. Jest miód. Jo. Więc tak, tak to wygląda. Pójdę z drugiej strony. I ja. O, tu wiadomo, zaczep to. Szmery, bajery. Są niektóre do poprawek. Tutaj co to? A, to sporo to z drugiej strony. Tak to wygląda. Dobra, jeszcze pokażę jak w środku. Ciach. Babkę w piach. O. Tak to z góry wygląda. Pak. Elegancko. Dwie rurki. Rura jeszcze rozłożona, nie jest fajnie. Dobra, wchodzimy do tego bydlaka. O, do bydlaka to jeszcze mu daleko. I tak to wygląda w środku. Przyciski tu. To podobnie jak u nas w dominatorze było. Jak mieliśmy jeszcze dominatora 98. O, dobra. To jest tu trochę zasyfione, a to tam licznik hektarów do, no to jest do zakiszacza. Żeby może ten, nie wiem, my tego nigdy nie używaliśmy, więc nie wypowiem się jak to działa i o co z tym chodzi. Po prostu nawet nie wiem. Odpalanie, dobra. Wszystko kierunki, nie wiem po co był włączony. Więc no. A tak to w miarę to wygląda, kurde. Elegancko, trochę zasyfione. Tutaj są od rury. To są tak i tak od rury. A tu jest, mi się wydaje, jeszcze dobrze tak nie wiem, ale że tu jest, że kosimy, co się stanie, włączamy tak i od razu jest blokada i się wyłącza wszystko. Więc no, też fajne. To zamkniemy rury, tylko będę wam pokażę. Dobra, palimy tą machinę. I ciach, babkę w piach, jak to graplon mówi. Zobaczcie jak to mocno. Dobra. Dobra, jest. Przydymiła, to wiadomo, no to stary, no jest ponad prawie 5000 motogodzin ma. Nie. Więc to wiadomo, musi dymić. Jak to chodzi? Teraz na zimę to trochę dymi. Dobra, i teraz patrzcie, bo tu jest rura,
Czekaj, o. Ten deszczyk jest od rury. O. I tak to idzie. Elegancko. No ja podniosę. Elegancko, dobra. I patrzcie teraz tak. I działa. Troje, robota idzie. Oporowo w tym roku usługowo. Ja. Lumpy, kurde. No i tu też jest przycisk, o tu to są przyciski od zamykania tego kółka, do regulowania daleko, bliżej, no więc o tym chodzi. Dobra. No i teraz obie, to mamy od razu. Dobra, jeszcze. Dobra. Dziak, tu jest przycisk elegancko. Kurde, jeszcze, dobra, jeszcze trochę w bok. Nie, w drugą. Trzeba trochę lampy też porobić, bo tam widzę zapalałem ją, to dobra, położona. I patrzcie teraz, jak to gruczy. Słuchajcie. Jest moc, jest petara. Jest luks. Dobra, no to ją gasimy to redło. Ja to mówię. Dobra, tak i tak. Dobra, jest mi schowane to. To wszystko pokazane. Ciach, szmery, bajery. Tu są biegi. Tyle będę umiał. Nie wiem, czy ja będę. Raczej wątpię, że ja będę chciał kościć. Znaczy ja bym mógł kościć, ale to zobaczymy, jak to wyjdzie w planie. Będę teraz swoje, tam też mamy. Będzie więcej ciekawszych filmów też z korzenia kukurydzy. No licznych hektarów tu jest. Taka lodóweczka jak w dominatorze, radio to tam do wymiany, ja to będę wymieniał, bo to tam nawet anteny nie ma, to wymienię, bo to tam, no, to coś nie wiem, czy ona chyba z Czech była sprowadzona, kogoś przed nami miał ją z Czech kupioną, więc no. No, tak to wygląda, tak samo jak w dominatorze, jak ktoś ma z dominatora z was, no to wie jak tu jest, no. To jeszcze muszę te parę przycisków poopanowywać, no to góra, dół, wiadomo, to ten, to jest przycisk od mocarni, włączania. I tak to wygląda. Siedzenie to samo jak to miało, że to się niczym nie różni. No więc to tak to wygląda. I że tu jest takie było blunderajstwo też u jak gorzej niż u mnie. Znaczy u mnie no, może tak nie jest, ale druty to Boże Święty. Prawda. No i więc dobra. To chyba schodzimy i to chyba wszystko. Na razie w tym filmie. Widzimy się w następnych filmach. Do następnego. Na razie i cześć.